No No i co elo. tam, Famol? Się ma. My aim is true. Czy ty nie jesteś Famol? Słyszę cię. A dobra, to ty, to już cię słyszę, tak, Famol, to jesteś ty. Poznałem No cię po dawno nie głosie. gadaliśmy. No właśnie, no Famol, no i co tam słychać? Dobrze. Byłeś na urodzinach, mówisz? No. Kupiłem mu myszkę gamingową. I can't wait to cause Serio? No. Jakiej firmy? Kurczę, nie sprawdzałem. Pamiętam, tak, że za 32 zł kupiłem. Tak, za 32 zł taka myszka gamingowa to musi być dobra. No. Zwłaszcza, że jeszcze ma fajne nadruki. Kuzyn ode mnie dostał piórnik nowy, taki fajny, minecraftowy. Miałem w biurku taki piórnik nieużywany. Co mu dałeś, swój piórnik nieużywany? Co za prezent? Z Minecrafta. No dobra. Czyli, ale co to, jeden kół, nie rozumiem, co ich dwóch było, czy jednemu dałeś i tego, i to? No w prezencie miałem przygotowany dla wujka i dla kuzyna. A kto miał urodziny, wujek czy kuzyn? Wujek i kuzyn. I kuzyn, co oni się razem urodzili? Mieli urodziny w samym dniu. Pewnie chcieli zaoszczędzić na tym, na sałatce warzywnej, co? Powiedz właśnie, co było na stole? No zjadłem sobie kotlety ziemniaczane. Kotlety ziemniaczane? No. A to dobre były. A czemu nie kotlety kotleciane? Kotlety? Pomniało mi się, jak kiedyś na obiad zrobiłem tortille z kurczaka. No i był taki dobry, że takie dobrego kurczaka zrobiłem, że fajnie. No i co jeszcze było, no? Kotlety, tak? Oczywiście były dzieciaki, więc był tort, chipsy jakieś były. Oczywiście ciocia miała tam w spiżarce dla mnie schowane piwko zero, wypiłem sobie piwko. Piwko zero ciocia miała. No. Ty lubisz piwko zero? No. A czemu? A, bo co? Mnie zainteresowało, bo jeden taki adwokat, który się nazywa Prawo Marcina, powiedział, że można pić piwo zero poniżej 18. Okej. Okay. Według mnie ciekawe rzeczy, ale w mojej szkole tego nie doceniają, te prawa polskie. I co, ale co, ty byś chciał w szkole piwo pić zero? Nie, wiem, że w szkole to nie wypada, ale... Znaczy, no nie wiem, no ale w szkole to się napijesz... Nie przestrzegają praw. Według mnie nie przestrzegają praw i je lekceważą. No ale co, jakbyś piwo zero na przerwie się napił, to co wtedy? Lepiej, żebym nie wiedział. Ale może nic by się nie stało. A ty tak mówisz, nic że twoja szkoła... by się nie stało. Zwłaszcza, że kiedyś mi dwa razy sprzedali. No ale to nie chodzi o to, kto ci sprzedał, bo rozumiem, że ty w szkole tego piwa nie chcesz kupić, tylko chcesz je sobie przynieść, tak? No, miałem w szafce schowane. Bądź Macie szafki tak w szkole? Nie w szkole? No. No, WF-ista to jest zawsze dobry gość. WF-istą to trzeba mieć, wiesz. Zwłaszcza, że WF-istą jest to kolega mojego ojca. Chodzili razem do tej szkoły, co ja. No i to on ci dobrze mówi wszystko, że nie wypada. No. Więc tata po mnie przyjechał, otwieram szafkę, tata się patrzy i tam mam piwko zero schowane. No to przypał trochę, co? Nie. Nie, akurat się śmiał. No a po szkole? Można po szkole piwko zero po szkole? No. Z kolegami, żeście pili? Ja jeszcze nie mam kolegów. Każdy łyka zrobił, co znaczy jeszcze nie mam kolegów? No nie wiem, moja klasa jest jakaś cicha. Ale to znaczy jeszcze, to ty w której jesteś klasie?
Jeszcze technikum. Aha. No dobra. No ale co znaczy, jak można nie mieć kolegów? No chyba jesteście w klasie i co, jest przerwa i co? Każdy sobie sam sobie rzepkę skrobię sam? Nie wiem, nie odzywamy się za bardzo. To fajnie tam macie w tej szkole, jak się do siebie nie odzywacie. Ale zwłaszcza, że czasami rozdają kurczaki z KFC za darmo. Kto rozdaje kurczaki z KFC? No, bo jest taka kuchnia, gdzie się ludzie się uczą gotować. My mamy tylko raz na tydzień. A, bo to jest jakieś technikum takie gastro, takie. No. I umiesz robić takie kurczaki z KFC? Można zostać kim się chce. No ale... Prawdziwe z KFC przynoszą. Jak prawdziwe z KFC? Aha, bo oni tam mają jakieś praktyki czy coś, tak? No. A jeśli chodzi o praktyki, to ja wchodzę w środę i kończę o 13, więc najkrócej mam w 3. W godzinę. A ty gdzie masz praktyki? W sądzie, w szkole CKP. Jaki kierunek technikum jesteś? Informatyk. Czyli ty masz praktyki przy sądzie, tak? I co tam robisz? Komputery naprawiasz w sądzie, no, czy co? Buduję komputery, adresacja IP się uczę. Masę ciekawości się uczę. Mhm. No to dobrze, kurde. A nie wiem, czy bym wolał być IT, czy jednak KFC kurczaki mieć dostęp nielimitowany. Na ty im przynosisz jakieś rzeczy? Jak oni wam kurczaki przynoszą, to co ty im przynosisz? IP? Żeby każdy sobie zabrał swoje własne? No nie do końca. Mówisz, nie? Tata mi kupił specjalny sprzęt do nakuwania. Stworzyłem własne kable do internetu, które działają. Ale do jakiego nakuwania, czego? Do kabli, do routera. Zaciskarkę taką mówisz? No, mam. Chcesz, to mogę ci na kamerze włączyć. Pokazać. Nie, nie, wiesz, bo ja mam streama prowadzę. Pan, bo nie wiem, czy zauważyłeś, wiem. Muszę grać. Wiem. To może gdzie indziej ci pokażę. Na, dostałem takiego fajnego boomboxa łączonego z bluetoothem. Ale gdzie, w szkole? Nie, wczoraj o 2, bo kupili mi prezent, takie słuchawki na telefon, ale się zepsuły. No co ty, poszedłeś im do nich na urodziny i ty dostałeś prezent? To jakieś dziwne zwyczaje macie, famul. Nie, to było jakby święta. Właśnie w rekompensacji dali mi właśnie takiego boomboxa. Go włączę teraz. No włącz go, tylko nie puszczaj żadnej muzyki takiej nielegalnej. Bo... No. Ja później tylko, nie wiem, możesz puścić tego. Z Energy Landy jakąś nawet piosenkę. Bez praw autorskich. No. Co się dzieje z tym telefonem? Co to jest zera? A jaki masz telefon? Xiaomi. Xiaomi najlepszy, co? No. Ale moja siostra uważa, że jest niezniszczalny. Ale twój czy jej? Mój i Leny. Ona też masz Xiaomi? No. Bo w ogóle jej dwa razy telefon wpadł do wody i jej się nie zepsuł. Mhm. Może jest trochę wodoodporny, nie? No. Dobra, czekaj, bo ja tu sobie chodzę i tu jakieś grzyby rosną. Nie wiem, ta strefa się nie chce zmniejszyć. O kurde, ktoś tam biega. Wyślij mi na Discordzie zdjęcie tego kabla, no dobra, ale to musiałbym zdjęcie zrobić i sobie wysłać na drugim koncie. Mam na drugim koncie na Facebooku, żeby to zdjęcie pobrać. Just like new. Bez praw autorskich. Więc tak. Ja mam połączonego, więc klikam Bluetooth. O, właśnie, powiedziała, że się połączono i... coś włączę muzykę z telefonu, to właśnie taka muzyka pleci. No i przykład taka muzyka. Tak, to się prezentuje.
taka maszyna do puszczania boomboxa. Jezu, co ja powiedziałam, muzyka boomboxa jakimś. Dobra, niech se ona odpoczywa. Macie przez Tima. Macie przez Tima. Co mam w streama? Do której masz streama? A, do której? O Jezu, nie wiem, a co? Cię pytam tylko. Nie wiem, chyba. Czekaj, bo tu... Famul, tu się dzieją rzeczy, się... O, oh, fuck. Widziałeś, jak Daniel Magical wychodzi z więzienia? Widziałem. Jeszcze nie widziałem. O, oh, fuck, zabiją. Co za typ w ogóle? Super. Czy widziałem jakieś zdjęcie, ktoś wkleił, ale co to, jakiś stream był z tego, czy co to? Właśnie ktoś tak na czacie napisał. Lloyd Dusiciel napisał, tak? Fjold, no. Fjold Dusiciel, znam go. O Jezu, ile mam skinów. 107 mam. Dobra. Kto chce zobaczyć moje skiny w Fortnite, pisze na czacie ja. No a ja nie będę mógł zobaczyć, bo mnie nie ma teraz. Nie. Yeah. Ale ty nie musisz. No jak nie muszę? Perfect armor for a perfect me. Mówię, że nie chcesz teraz patrzeć na zdjęcia. No ale ty je teraz będziesz pokazywać wszystkim. No ale na Discordzie, nie na czacie. Mamy dwie głosy. Dobra. To na pewno są gracze ci, z którymi tutaj walczymy, bo jest kurde miazga. Damage. Ja wysłałem na Discordzie. I wish I could say you fought well. Teraz możecie się obczaić. Let's blow something up. No, na tych drzewach to wyjście się tu. Now try and stop me. Grać może słuchaj, bo w Duma. Czy ja grałem w Duma? No. Ale w jakiego? Jakiś nowy w Dumie? Na jaką część? No coś tam grałem, no. Zdarzyło mi się, wiesz.
w ogóle Duma dodali do Fortnite'a. W ogóle nie wiem czemu, ale jest jeden taki gościu, który się nazywa Mike Gordon, jest jednym ze twórców właśnie Duma. No i co? No nie wiem czemu, ale zgłaszał wszystkich na YouTubie, którzy puszczali tą muzykę z Duma. Riptir 2016. I ty też ją puszczałeś? Nie. Tylko dwóch zgłosił. Leusa i Fortnite Assista zgłosił. No to po co oni taką muzykę puszczali? Nie wiem, to są likerzy po prostu. Yummy! Kto to jest liker? No liker to jest ktoś, kto ci mówi o przeciekach. To co nadejdzie na przykład. Mhm. I oni mówią z Fortnite'a czy z muzyki mówią co nadejdzie z muzyki? Na przykład różne rzeczy zapowiadają. Tak jak po telewizji w pogodzie zapowiadają, na przykład jaka będzie pogoda. Mhm. A skąd oni wiedzą te rzeczy? Bo oni po prostu szukają w plikach gry. Mhm. Kurde, boję się tego typa, bo to jakiś ten, ale tamtą babkę jedną załatwiłem. In my hands, this will be serious damage. A grasz jeszcze w Hearthstone'a? A, wgrałem nawet wczoraj. Hearthstone jest najlepszy, co? No, na fanie, powójkończy. A ty grałeś tego w Marvel Snap'a? Nie, nie grałem, strasznie dużo kosztuje. A tego. No nie, no przecież to darmowa. No właśnie, Snap'a, myślałem, że to co grałeś. Nie, nie, darmowego Snap'a. Nie, jeszcze nie grałem. Ponoć tam są wszystkie postacie. Marvel. Czy tam są wszystkie, to ja nie wiem, bo się na tym nie znam, ale na pewno jest dużo. Ponoć Mati nagrywał właśnie Marvela Snap'a na swoim kanale. Wiesz, o którym mówię, ten co Hearthstone'a nagrywa. No, Mateusz Krzesiński. No właśnie, fajny jest. Według mnie to jest wujek Andrzej 2.0. Dobra, powbijam serakenty trochę. Oni ostatnio Death Knife'a dodali. Kula lisza. Oh fuck. Mhm. Lena gra teraz. Ale pogram Blood Knife'em. W ogóle no, Death Knight dostał bardzo ciekawą mechanikę. Nie, nie wiem kto to jest Death Knight. Rycerz śmierci. Ale kim jest rycerz śmierci? Rycerze śmierci to są ci, którzy służą królowi Liszowi. Ale w jakiej grze? W Hearthstone i w Warcraftie. Aha. No i gdzie on? To jest taki w Hearthstone jest taki rycerz? To sądzisz o zabójstwie Papika. How's that for a wake up call? There. All better now. Perfect armor for a perfect me.
mam opinii na temat zabójstwa Fafika. Jakiego zabójstwa Fafika? No dusicie, tak napisał na czacie. The shadow will soon spread. Mati robił kiedyś streama z Bonkolem. I co? I Fafika męczyli? Nie było tak. Nie. Na pewno. Razem streamowali po prostu. No, mogło się tak przytrafić. The shadow spreads. Czyli w ogóle ten jeden z szarżem zginął. Tylko czy jak mi zginął na koniec, to to myślał. Zobaczmy. Kurczę, nie. Gotcha! Dobra, wszystko jest takie. O, łamacz tuż, super. Będą mi się trupy zbierać. Co, gdzie on jest? I need more time. Understand? Raz zagram sobie to normalnie. There. All better now. O, dobra. Tego akurat potrzebowałem. Ten koleś jest... Kurde, powiem wam, że od początku nacierają na mnie jacyś gracze i to jest bardzo ciężkie. Ciężkie, bo ja nie umiem w tą grę grać. No może troszeczkę. Kurczę, jak to myślimy, że nie mi się trafiło. Karta z jedną runą przekleństwa, z dwoma runami, trzema runami. Chyba wezmę z tą. Kurde, Famol, powiem ci tutaj. Gdzie jest napięcie, wiesz, w tej grze A, teraz. Tak, pijany Mati, tak, widziałem to. Co Mati? Co? Famol, co ty gadasz w ogóle? Chyba się opiłeś piwa zero, akurat wiesz? Akurat widziałem. O, muszę ci powiedzieć, że mnie rozwaliłeś, panie dusicielu. Dobra, to było. Spróbujcie mnie rozbawić, chat, spróbujcie mnie rozbawić. Zobaczymy, jak się bardzo zaśmieje. Dobra, szukamy wrogów, gdzieś tu ktoś musi być, tylko że ja nie chcę wpaść, bo bić się z kimś, żeby mnie później ktoś jeszcze zabił z boku. W tej grze to tak lepiej poczekać, aż się ktoś inny ponaparza. Dobra, rzucę takiego. Zwiększymy za życie. No i graj. Siema, siema, pozdrowienia z podziemia. Nie mam się w co ubrać. Ale ona stęka po cichu. Nie mam tego, nie mam tych do leczenia pancerza. Będziemy się tutaj kutasić za krzakiem gdzieś, czekajcie, może oni walczą ze sobą, to też trzeba pilnować. Żeby się nie okazało, że my tutaj gdzieś biegamy, a oni się ze sobą naparzają.
No tak jest, naparzają się, dobra. Ludzie się witają na czacie. Dobra. Let me have all the fun. Dobra, ale tyle potrzebuję. O kurde, nie dało, dało mi się backupu. No dobra, koleś był dobry. Chciałem się na niego przyczaić. Plan był niezły, no ale niestety. Plan był niezły, ale nie wyszedł. Co za ty... Nie wiem, czy mi się te babki, ten niezły jest ten pojazd, tylko że problem z nim jest taki, że o kurde, Gold 5, no nie, to teraz mi będzie dawało jakichś Chińczyków, kurde, co dobrze grają, a ja będę musiał z nimi walczyć najgorzej. O, co to jest? Obtained, you've reached level 15, unlock 6 rewards. Okej, dobra, i co to jest? Dobra, start, niech mi wyszukuje. A ja w tym czasie zobaczę. Co to za. Play 3 matches. No to play 3. Szanowni, nie, inwentory, coś mam tu. To muszę wszystko chcę otworzyć. Poświęć się trupy, aby dać im jeszcze plus 1, plus 1. No, okej. Mam nadzieję, że nie ma jeszcze jednego takiego pożeracza. Jakieś XP dodatkowe będę miał. Prawda, że MKR zarobił 75 tysięcy złotych na szkole streamerów? No, prawdopodobnie, nie, że na tak. Na pewno. A ty brałeś szkołę streamerów? Czy nie? Nie, słyszałem tylko o tym. Tylko muszę jakieś dobre tytuły wymyślać. Tytuły czego? Moich filmów. Dobra, tu są jakieś te. No dobra, no to a nie mam jakichś fajnych tych. Complete two matches. O, i to samo jest taki daily quest dla mnie. W którym ja zawsze mogę wziąć udział. Co to są? I co to robi? Aha, ja nakarmiłem jakiegoś królika. Ja nie wiem, oni tu takie dziwne mają, jakieś festiwale i takie inne rzeczy. Dobra, potężna prowokacja siadła. Że jak ja miał się połapać w tym, co tu się dzieje, to bym chyba nigdy nie, się nie połapał. Gold 5 liga. No, jak mają takiego w Goldzie 5, to wiadomo, że takiego kozaka to chcą mieć tutaj jako streamera polskiego. Za darmo. Jak mogą być Simsy za darmo, jak oni za darmo są już, od długiego czasu są. No, ale coś na pewno jest do kupienia w nich. Zobaczę, co ja mam za darmo. Star Wars Battlefront 2, Star Wars Squadrons, ja. Mam Plants vs. Zombies i Simsy. Za darmo masz? Simsy. Battlefronta 2 mam i Squadrons. Kurde, no, Battlefront tak dobrze wyglądała ta giera. No. W ogóle fajna. Kurde, może sobie zagram teraz. No weź sobie lepiej zagraj, Famuliu. Powiedz nam, jak to jest grać w taką grę. Czekaj. Ten komputer... 139 GB mam jeszcze na komputerze. A to gites. No to weź, no to pobieraj i kurde graj. Okej, tylko problem w tym, że gościu może mieć explosive trapa, więc to nie będzie fajnie. Zaryzykuję tym. Kurde, zebrałem trochę jajeczek. Dobra, ten umrze, ten jeszcze przeżyje. Wydaje mi się, że ta postać, co miałem tą poprzednią z wielkim mieczem takim i tym takim jakimś ściąganiem defensa, czy nie, co tam robił. Kurde, misiek mi przeżył. To o wiele lepsza była. Ta ma jeszcze te pistolety takie, co oni mi... Ale ja w ogóle tego chyba raz nie użyłem. W walce nie wyszło mi ani razu. Okej.
Kurde, to co tam chce rzucić? Bo nie ma tu żadnych wrogów. A bufa mu dobrze by przeżył. Co ty grasz? Redstone'a. No przecież miałeś grać w Battlefronta. Dobra, to pobiorę Battlefronta. No weź pobierz. Dobra, pobierz. No. Tylko po instalacji 90. A powiedz mi, Famol, jakiego ty teraz youtubera oglądasz często? Youtubera. Mhm. Czasami sobie tam Matiego podglądam. I co on tam teraz na YouTubie wrzuca? Nagrania ze swoich streamów. No i ustaweczki. A dobre wrzuca? Takie widzisz, że wybierał długo? No. W sumie, czekaj, bo mogę sprawdzić, jaka gra jest aktualnie popularna na YouTubie. Pokaż więcej. No nie. Nie oglądasz jakiś, nie wiem, kogoś tam innego? Minecraft jest aktualnie popularny. Minecraft jest zawsze popularny. Teraz jest na pierwszej liście. Na którego z Minecrafterów najbardziej lubisz? Nie, oglądałem mnóstwo youtuberów z Minecrafta. A oglądałeś tą Vito i coś tam? Hillera oglądałem, Doknesa, polskiego pingwina, Stew i Roxa. Rox jest legendą właśnie, jeśli chodzi o Minecrafta. Rox? Kim jest Rox? Rox MB. To ten gość, co takie mapy takie dziwne różne pokazuje, tak? I on buduje chyba mapy też. To ja go znam, Roxa. Fortnite akurat jest na 19 miejscu. Co mówisz? Sprawdzam i Fortnite jest na 19 miejscu. Myślę, że mógłbym sobie biznes poprowadzić. That's better. Co za biznes? Mogłem skiny do Minecrafta sprzedać, bo mam różne skiny przygotowane. Skiny do Minecrafta? No. Ale to przy każdy se może swoje zrobi za free. O nie. Ale parę sobie Tailoczera i wejdę se. Mogę wam zrobić screenshota, jak się prezentuje mój skin. Co to jest aktualizacja? Dora, przypomnij mi później. Rozpocznij grę. Co to kurde, kto tak puka? Nie wiem, na twoim bym miejscu nie otwierał drzwi. Nie, to chyba nie tutaj, tylko sąsiad coś. Aż mi się przypomniał Hello Neighbor. Miałem dużo dawki z tą grą. O. Nie wiem, co to była za walka, jakaś lewizna. Ale udało się. In my hands, this will be serious damage. Dobra, zrespiło mnie. Dobra, wczytał mój się skin. The shadow thickens. Jaki skin? Ale powiedz mi, po co ty chcesz skiny w Minecrafcie sprzedać, jak każdy se może narysować własny? I kto by to kupił? Nie wiem. No tak nie wiesz to, jak chcesz to sprzedać? Co? Sprzedać? No nie wiem, mógłbym kogoś zawsze nachęcić. Zanęcić, tak? Zachęcić. Zanęcić. Zrobiłem screenshota. Don't rush me.
takiego skrócie, tak chciałem. Dobra, wieś, jak mi się zasłonić. Wszyscy będą się na mnie trafić. Do mnie podszedł jeszcze. Co się z tym dzieje? Perfect armor for a perfect me. O, która już się pobrała, to super. Not yet. Zapisz i wyjdź. O fuck. Nie, ja pierdzielę, no nie wierzę. Serio. Można już grać, doram. Zagram sobie. A mi się wkurzyłem teraz. Ucz się rysować fajne anime, laseczki i potem sprzedawać. Ja akurat rysowałem smoki akurat. A czy już powiedz mi, czy ty już korzystałeś ze sztucznej inteligencji? Czy jeszcze nie? Sztucznej inteligencji. Mhm. Nie wiem, według mnie sztuczna inteligencja jest ponad głupsza od ludzi. Let's blow something up! Potrafię być głupsza. Bo przypomniało mi się, że robiliśmy tego Virtual Boxa. Uczyliśmy się, jak zainstalować system Windows. Być żółty jak papież. Nie wiem, ja bym sobie włosy zapalił, na czerwono. A ja nie mam broni, zajebiście. Właśnie jeździ się, jak się jest wpływem alkoholu. No na pewno. Ja mam, jak coś, to mam jednego skina właśnie ze Star Warsów, a nawet i dwie. Dartha Vadera mam. Ale z czego, w Minecrafcie? Fortnite. Vadera dodali kiedyś. Szturmowca Sithów. Tego czerwonego. Nie wiem, ja oglądałem wszystkie części Gwiezdnych Wojen. A oglądałeś te na Disneyu, co są teraz? Obi-Wana Kenobiego oglądasz? Disney jest fajny, tylko... Nie wiem, ile kosztuje ten Disney Plus. No jak nie wiesz, weź sobie wpisz Disney Plus, ile kosztuje i ci odpowie Google, nie? Famol. To ty mówisz w ogóle, że ty nie wiesz, ile kosztuje Disney Plus. Udało się, nikogo nie było. Zajebiście. 5 zł miesięcznie? Let's blow something up. Dobra, wpiszę mojego e-maila. Jakieś gruszkę tu widzę. Jak 10 zł to chyba trochę tanio. Ale jakieś fajne hasło sobie załatwię. 28,99 miesięcznie, a rocznie to 280. Mam jeszcze PayPala, ale nie mam żadnych pieniędzy.
Fedora mogę już zacząć grać. How's that for a wake-up call? I wish I could say you fought well. Dobra, jestem szturmowcem. No ma spear. In my hands, this will be serious. Dobra, to ja wiem akurat. Co, ty już grasz? No już gram w Star Warsy. To ty masz jakiś szybki internet, co? Ja mam Cyriona. Co to jest Cyrion? Internet. Ale skąd ja mam wiedzieć, co to jest? Tylko w twojej wiosce pewnie jest taki Cyrion. Powiedz, parametry łącza. Co? Zło, ale głośno jest. Ja mam nowe słuchawki i według mnie wszystko jest głośno. To se ścisz. Za tarczę, kurczę, załączę. I tu jest dźwięk. Kontroler nie. Ogólne. Kurwa, no nie wiedzę, że naprawdę w niedzielę w sąsiad wierci. Niby jest. Nie wiem, czy sobie pokój przemoblować. Jak umam, że jest 15. Ale kurde. Kurde, nigdzie nie mogę przyciszyć. No lipa. Ja mam shotgun w ogóle. Nie chcę mieć tej broni, co ją mam. To dlaczego to nie jest głośno? Sorry za to wiercenie, no ale... Dobra, muszę sobie jakoś... Not yet. O, mam rozrywkę. Zajebiście, no nie wierzę po prostu. Ale mnie to denerwuje, jak mnie tak niszczą. Po prostu, że ja nic nie jestem w stanie zrobić. Jest dźwięk, tylko że nie mogę przy tym nic zmienić, kurczę. Grać na głośno. Niedzielę. Dobra, ja włączam kolejną grę i idę do toalety. Strasznie mi się chce i to mnie irytuje. Zaraz będę z powrotem, tylko dam play. I zaraz wracam, ok? A ty, Famol, tu zabawiaj gości, ok? Teraz ty jesteś streamer. Dobrze. Wszystko w porządku, nie dostanę bana przez ciebie? Zabawiałeś chat? Co im opowiedziałeś? No, na razie nic. Na Discordzie to się znaczy... streamuje te Star Warsy. A ty masz tego takiego Discord Plus? Nitro? Nie. Był za darmo na Epiku, ale nie wiedziałem, jak odebrać. On jest strasznie drogi, ten Discord, nie? Właśnie, Famol, a ile się dostaje w kieszonkowego teraz? Nie mówię konkretnie ty, ale tak wiesz, twoi koledzy, tam znajomi, kuzyn, jak to wygląda? Dostaje się? Może się nie dostaje teraz kieszonkowego. No, jeśli chodzi o kieszonkowe, to w szkole ponoć od drugiej klasy można zarabiać miesięcznie. 150 zł się dostaje. No kurde, ale to co, na tych praktykach? Prawdopodobnie. Co znaczy prawdopodobnie? To przecież zapytaj się kolegi. Chyba ze tak, starszej klasy. W sumie tak. Ponoć mi rodzice mówili właśnie, że od drugiej klasy albo trzeciej będzie można pieniądze dostawać. No i co ty byś zrobił, jakbyś miał 150 zł miesięcznie? No nie wiem, zbierałbym se na dom. Na dom? Od razu już na dom chcesz zbierać? Już to na mieszkanie. A nie chciałbyś na przykład sobie, na przykład na, nie wiem, na, nie wiem, do kina iść, albo
na Disney Plus. Netflixa se kupić czy coś, nie? Mamy już Netflixa. Aha, czyli wy już macie Netflixa. No nie wiem, a jak na przykład pojawi się jakaś niewiasta i będziesz chciał jej prezent kupić, to co jej powiesz, że na dom zbierasz? Nie. Pomyślę, kurczę, nie wiem co dziewczyny mogą lubić. Pewno kwiaty, perfumy jakieś fajne. No właśnie, a wiele rzeczy pytanie, co dziewczyny lubią lubić? Let's blow something up. Nie wiem, chłopaków na przykład przystojnie. Nie wiem czy jestem przystojny. No. Kolec coś ty napisał na trzeci. Co on napisał? Napisał kutas. No, ale to nie musiałeś tego głośno czytać. Przecież wiesz, że na streamie nie wolno takich rzeczy. Tu dzieci oglądają Famol. Nie, ale... Dlaczego on w ogóle tak napisał? Kolec. Bo to jest kolec właśnie. To jest tak jakby on był kaktusem, sobie wyobraź. Właśnie się nadziałeś na jego kolec. To była jego pułapka kolcowa. O, Alicja wróciła. Hej, Aliś! Co tam? Pozdrowią ode mnie. Masz pozdrowienia od Famola. Od kogo? Famola. Też masz pozdrowienia Famola od Alicji, a ona nie wie, kim jesteś. Akurat jestem twoim stałym widzem. Czy co? Zabiorę cię na randkę na jedzenie. Z naszego wspólnego konta. Podoba mi się takie randkowanie. A gdzie jedziemy? Mogę to zrobić, bo mam mocarza. On cię rzuca z tym mieczem. The shadow will shortly begin to spread. Do McDonald's. Właśnie, Famola, gdybyś miał, bo mówiłeś tu perfumy, coś tam, gdybyś miał dziewczynę zabrać na randkę, to gdzie byś ją zabrał, Famola? Gacia! Dobra, dobra. The shadow thickens. There, all better now. Ale głośno. Katana. Jest git. Kurde, zaraz mi się karta skończy, dobra. Bo jak mnie to irytuje. Did you miss me? Czekam, aż mi się całkowicie zainstaluje. No fajnie się Star Wars gra, tylko... Na chwilę obecną to muszę poczekać. Dobra, idę się wysiwać, zaraz wracam.
Nie gorzej, kurde, baba mi zniknęła i teraz nie wiem gdzie jest. Perfect armor for a perfect me. There. All better now. Dobra, wróćmy do naszego ciała, może tam jeszcze coś będzie w nim. Fajną ktoś kusza ma z niezłym skinem. Fortune favors the great. There. All better now. No zajebiście. Ja pierdzielę, co za giera to jest. Nie mam nerwów, wiesz? Nie mam chyba nerwów. Koniec na dzisiaj. Oglądamy jeszcze kogoś jak gra, Hamol? Co się dzieje? Ona z kimś walczy, czy ona się sama zakręciła? A ona walczy z kim? W ogóle jakoś zauważcie, że przeszliśmy do tej, do tego Golda piątki i strasznie... I ciągle z graczami gramy. Jakby, nie wiem, może się ilość graczy na tym poziomie jakby już zwiększa później. Dobra, zagram sobie Jimina. Famol, ty się musisz zdecydować, co ty chcesz grać w życiu. Ty tak skaczesz między grami. No. No co? No nie no, tylko wiadomo, nie da się cały czas grać w jedną grę. No nie da się cały czas grać w jedną graty. Nawet przez godzinę nie potrafisz w jedną, tylko trzy w trzy już zmieniłeś. Na raka Blade Point. Kasia prowadzi rajta, my będziemy za chwilę kończyć. Cześć Kasia. Witam wszystkich widzów. To może jeszcze jakąś jedną gierkę zagramy. Nie w narakę, tylko coś włączymy, co byście chcieli. Taką jedną szybką w coś. Assemble boarding party. Hasten yonder. Zaspił mi się. No i ta. Paladyni. Moi drodzy, no, w weekendzik jesteśmy na głównej stronie, więc musimy się bardzo ładnie zachowywać. Grzecznie być, Famul, a ty nie możesz czytać tego, co Koles pisze na czacie, obiecujesz? Bo już nie będziesz nie nigdy. No właśnie. Jak szybka to Warzone? Nie, nie, nie. Coś takiego... Co się dzieje? Co za muzyka? Aliś? Co za muzyka? Mam nadzieję, że nie myślałem, że jakąś muzykę puszczasz, wiesz? Saison ma prawa autorskie. Serial. No właśnie, no. Kurde, widzisz, nawet Famol powiedział, że prawa autorskie zaraz mnie zbanują. Jakie prawa autorskie? A mówiłeś o tym, jak wczoraj oglądałeś? Jezu, Alicja oglądała wczoraj jakiś serial. Ja tam przychodzę. A tam jakaś panna...
gada z jakimś chłopem na SMS-ach i oni to pokazują tak na ekranie, że to są SMS-y, że to trzeba czytać, że są SMS-y i ona z jakimś, z jednym chłopakiem to ona jest, a on jej nie odpisał na te, na nudeski i już od razu do innego i jakieś takie rzeczy i oni tam mają po 16 lat wszyscy. Co, jak się ten serial nazywa? Nie powiem ci, bo będą się śmiać. Nie mogę powiedzieć, bo się będziecie śmiać, ale może zgadniecie. I on później na gitarze grał jej piosenkę i śpiewał, że jest ona najważniejsza. A Czadzik z boku patrzył i se pewnie myślał o tym, co się wczoraj wydarzyło. O kurde, za chwilę no. Możesz nie mieć jajec, Dora. Ej, kurde. Ty, ale czekaj, bo tu poszedł host, a ja nie widzę w ogóle. Right, znaczy, a ja nie widzę, żeby ktoś na czacie w ogóle coś napisał. Do obrania ryby ze skóry? Nie obiera się ryby ze skóry. Ale ona sama odpadnie, skóra. Ale koleś ją porobił. Nunchakiem. Shogun. Chodź gruby. Chyba już wolałem być w lidze, wiecie, tej pomarańczowej. Dora. Ma na sobie. Uratowana. Mhm. Ty no, ale skąd ten koleś ma wszystko złote? Dosłownie wszystko ma złote. I jeszcze ma co? Aha, że jak kogoś grapplingiem złapie. Kurczę, nie mam już miejsca w eku. Jezu, widzieliście co on robi? On... Nie naciska wszystkich przycisków. Mam jakąś kajzerkę, mam rybkę. Kursztyn. Ale w ogóle jakiego koleś ma skina, nie? Para bułka se zjem. Patrzcie jak on się porusza. Jakiś mroczny mrok, mrok. Patrzcie, Kasia. No więc Famol, wymyśliłeś co za chwilę za grę pokażę? Patrzcie jakie on uniki robi, żeby mu nikt w głowę nie trafił. I ja bym miał z takim typem walczyć? Nie wyobrażam sobie tego. Czemu on jest cały czas... Aha, bo tu można mieć postać po prostu, masz z czarną skórę, po prostu sobie ustawić tak. Czy on jest Wiedźminem, mi się wydaje. I to tym z najnowszej części Wiedźmina. Origin Blood. Patrzcie jak on tu wejdzie. A co on sztylet wyciągła? I ma sztylety złote. No i co, wygrał bez bicia się nawet. Nie wiem, ta mechanika jest strasznie łatwa w Wiedźminie. Po prostu trzeba się nauczyć. No Wiedźmin to jest ogólnie nie jest jakaś super trudna gra, nie? Patrzcie co on mu zrobi. Człowiek ma tylko drugą część Wiedźmina. O kurde. Teraz bił się skurczybyk. Nie, jestem na tym trybie. Nie mogę z tego typa, co robi? Silny szybciej grupowy. Grupowy działa tak, że tym więcej przeciwników, tym więcej damage'u zadajesz. Styl szybki, że walczysz z innymi przeciwnikami i masz większe szanse na trafienie, a jest silny to zadać większy damage. Patrzcie jak typ się porusza. Ja pierdolę. Chyba se żartuje. Przecież to jest po prostu... On zabije mu tą go nawet w tej formie chyba z ultimate'em. Opa. To wszystko teraz zamykamy. Jakoś te ataki w ogóle przerywa w połowie, zmienia kąty. Ten se włączył ulta, żeby go zabić, a ten typ go zabił po prostu w trakcie tego ulta. Masakra. Nie no, to jest jakiś... Co to w ogóle jest za gracz? Kto to jest? Shogun. Ty, ale Shogun to jest chyba Polak, nie? Bo kto pisze Shogun przez Esz? To jest Polak. Nie mogę nic pisać. Ten Frozak jest chyba w reprezentacji Polski na raki.
Famul, masz jeszcze 5 minut, żeby mi powiedzieć, co gramy. Dobra, pokaż gierki, to może coś wybiorę. Możemy w małpeczki pograć, no właśnie, małpeczki, to nie jest głupie. Ale ja nie z sobą, tylko sam, tylko musisz powiedzieć co. Sam to o wiem, co mógłbyś zagrać. W Mr. Hopsa można byłoby zagrać. Za darmo jest pierwsza część. Jakie Mr. Hops? Mr. Hops Playhouse. Co to jest? Gra niestety nie jest popularna, to jest taki tylko typowy horror. No, a ja nie lubię horrorów w niedzielę, bo ja, wiesz, do kościoła się chodzi w niedzielę, a nie horrory. Tak. Dobrze, mamo. Ciekawe, po co on robi? Czy to robi, żeby być szybszym? Czy na przykład sobie tym normalnie ładuje ulta na przykład? A z tym nie ma sensu gadać, bo on będzie mnie cały czas o wielebnego wypytywał. No weź, jak o wielebnego lepiej nie gadać. Gdzie kazał mi tam iść do niego i tak w kupę. Do wielebnego lepiej nie chodź, wiesz? Chyba, że masz sól. Byłem u wielebnego i rozdałem właśnie te świece przy kaplicach. I tak. O, to dziady będziesz miał zaraz, tak? Widzę, że ta jeszcze mi pomaga w walce w ogóle. Kobieta. Dobrze. Okej, styl grupowy zadziała? Zobaczmy. Follow my directions. Jeszcze jeden koleś mu został do zabicia, ją go szuka. W ogóle zauważyłem, że jak się... Co za ciosy, ty problem. ...ręce kamerą, to mi się właśnie miński medalion się zmienia. Kurde, muszę się tak nauczyć poruszać. On to robi jakieś ciosy stopami, jak kurde Liu Kang. Pamiętacie? O, jest, znalazł ofiarę swoją. Idzie już ją nie, porobić. Nie, zaraz się zmieni w tego, bo właśnie... Bargesta się zmieni w skubany. Pojagam dopiero w pierwszy rozdział, no i właśnie. Widzę, że obydwoje są nieźle obskinowani. Psy zdychają i się zmieniają w potwory. Jeszcze bestie w ogóle. Mano nowe talenty. Tak, go porobił. Ora, co się opłaca? Siłę, zręczność, wytrzymałość, inteligencję. Nie wiem, ale Shogun to jest, kurde, najlepszy gracz na świecie chyba. Nie wiem, jak Shogun oglądasz, to nazwę ten odcinek imieniem Shoguna. Dobra, Famol, ja ci muszę podziękować, bo ty tutaj gadasz o jakimś Wiedźminie w ogóle. Zagłuszasz mi tutaj ten, a w ogóle nic nie mówisz, co gramy. I tyle z tobą. Powiedz mi, co ja z tobą mam. Nie wiem, moglibyśmy coś razem zagrać. No, ale ja ci powiedziałem, że nie ma takiej opcji teraz. Teraz są ważne rzeczy. Dobra, otworzyłeś mi wszystko? It's time to show off. Trzy mecze zagrane, level zdobyty. Skrzynkę sobie otworzymy, super. Idę skrzynkę otworzyć, Famul. A jak nie będzie złotej, to znaczy, że pecha mi przynosisz. Na tym głosowym czacie. A jak będzie złota, to nie wiem, to cię Famol, wtedy będziesz jesteś super. No nie, no niebieska, no Famol. Najgorsza jaka mogła być. O! A super takie coś. A, ale tak, tak przynoszę szczęście. A jednak, no wiesz co, powiem ci, że... O, a to co to jest? Ora, to wezmę. O, coś tutaj dostałem. Wiesz co, powiem ci, że... Aha, ale to nie dla niej? Drugi level tego, dobra. Dobra, koniec tej naraczki. No dobra, powiem wam, że zobaczyć takiego typa jak gra, to już wiem, że w tej grze jestem śmieciem zwykłym. Od razu mi się humor poprawił.